Siemanko, z tej strony Lipski, witam Was bardzo serdecznie w serii Świat CSGO, w serii, w której sobie rozmawiamy o różnych problemach, ciekawostkach, nowościach, pikanterach związanych ze sceną CS-em. Tak jak mówiliście w komentarzach, mam mówić troszeczkę wolniej, bo czasami jest niezrozumiale, czasami troszeczkę za szybko jak jakiś Eminem, więc okej, oczywiście to radę wziąłem do serca. Tutaj macie statystyki z poprzedniego odcinka, naprawdę bardzo fajne, dziękuję za wszystkie subskrypcje, wszystkie lajki, komentarze. Bardzo to jest miłe, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, możesz zrobić tego tutaj, będzie mi bardzo miło. Zaczynamy! Temposton wygrywa 3-1 ze SK Gaming w wielkim finale CEVO Definity, zgarniając bardzo fajną sumkę. 55 tysięcy dolarów to jest jednak już coś, jak na taki zespół, więc jeszcze raz gratulacje. I również dla Bolca, bo naprawdę fajnie poprowadzi ten zespół jako in-game leader. GZ. Na pewno chciałbym Wasze opinie poznać na ten temat. Tutaj macie teraz posta Taza. Naprawdę, no minął już czas, na nasz czas. Intryguje naprawdę, temat na oddzielny odcinek, ale myślę, że pod komentarzach pod tym filmem również sobie podyskutujemy na ten temat. Gładki finał dla Fluffy Gangsters, także naprawdę 2-0 wygrana z Empire, z wielkim finale zgarniając 30 tysięcy dolarów i slota na kwalifikacje lanowe do Kolonii, także bardzo fajnie. Empire, pomimo że przegrało, zgarnia dwa razy mniej, 15 tysięcy dolarów i również slota na kwalifikacje lanowe do Kolonii, także naprawdę bardzo fajnie, gratulacje obu zespołom i powodzenia oczywiście dalej. Team AGG niestety przegrywa 3-0 ze Spell Soldiers, zgarniając przy tym 5 tysięcy dolarów na przypomnijmy, że za pierwsze, za tytuł sezonu trzeciego Global Offensive Ligi było 10 tysięcy dolarów, także no dwa razy mniejsza kaska, szkoda, wielka szkoda. Jeżeli już mowa o teamie Kubika, no to niestety trzeba wspomnieć, że również nie udało mi się zakwalifikować do europejskiej kwalifikacji Minora, także no szkoda. Zobaczymy tam polski akcent w postaci CSGO Lunch, więc głowa do góry, słuchajcie, będziemy mogli poglądać sobie Polaków również, więc ja sobie się cieszę, że przynajmniej jeden polski zespół wystąpi między 14 a 16 maja właśnie na tych zawodach. JW w rodzinnym mieście założył swój własny sklep, taki stacjonarny, nie internetowy gdzieś tam w internecie, tylko prawdziwy stacjonarny sklep, gdzie możesz przyjść, zbić pionę z JW i się uśmiechnąć, kupić myszkę od niego, także no ja oczywiście życzę powodzenia w rozwijaniu biznesu. Podobno trzeba rozwijać social media, więc wbijajcie na fanpage, zostawcie łapkę w górę, tam można teraz robić live, więc będzie ten lepszy kontakt z Wami. Słuchajcie, również Twitch będzie działał w tym tygodniu, Drunkstream, zrobię o tym film oddzielnie, żebyście wiedzieli co, jak, kiedy i gdzie. A więc dziękuję za wszystkie łapki w górę pod tym filmem, trzymajcie się, do zobaczenia, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, zrób to tutaj. Cześć!